все شوف. Будете 6 марта. Весна, тепло. Так то дешево выглядит. Wiosna zawitała dzisiaj 26 marca. Rzeczywiście jest ciepło, ponad 10 stopni. Zresztą jak widzicie, śnieg jest tylko już na stopni. O skiturach już nie ma mowy. Chyba rzeka jest wysoko, ale raczej sezon skiturowy już mamy zawyty. A warunki dziś na stoku, jak na tę pogodę, w tygodniu było prawie 20 stopni nawet przez dzień, ale nocami są przymrozki i bez tuż warunki są jeszcze fenomenalne. No, żal byłoby kończyć sezon przy takich warunkach. Więc powinny być jeszcze tłumy ludzi. Jak widzicie, jest ich gwiazdka. Nie rozumiem tego.
Jeszcze też działo. Dobra, no, mi całkiem fajnie. A tu się grzywa. Grzywa jak miałem bawić. Jedby. Dzisiaj jeszcze 3 godziny. O, od razu jak już bym do cienia, to od razu przyspieszyłem się na archiwę. Jeszcze w tym nie ma teleskopiuna, na szczęście, że wszystko roztopione. I co? I stanęliśmy. Teraz szarpnie. No, no tak dużo na orczykach. Ale to jest... moim zdaniem najlepszy orczyk tutaj w okolicy, bo nie jest taki wymagający, jest po prostu dobrze zrobiony moim zdaniem. Nie jest trudno, nie szarpie tak mocno i nie jest trudno. Także orczyk na Seszowie jak najbardziej daje radę. Bo na Santorii na Fatulce to już jest katastrofa, ale na Seszowie jest ok. Tak, i teraz powinno być widok Tatry. Tatry na lewym strunie nie widać nic, mgła.
To jest taki najbardziej szczyna niż na tym odcinku. Jak widać te topy, że stąd. Wiosna. Tak, to na nowym osadę, tam też te topy. Deszcze zapowiadają. Plan jest taki, żeby 3-4 kwietnia kończyć, ale jakby to nie było wcześniej. To jest ambitny plan. Mają być deszcze w tym tygodniu, więc może to wszystko załatwić sprawę. Ale i tak to bym fantastycznie. Super, ale to już niestety nie ostatni zjazd. Jutro czy już bym tu powiem wam, ciepło jest, ja jestem ubrany już skiturowo kurtka, która lepiej odprowadza ciepło, ale kurtka upał jak w lesie. No i nieuchronnie zbliża się koniec sezonu. Przetarć jeszcze nie ma, także może z tym świetkiem i jeszcze to wyjdzie. Trzymajcie się i do zaś. Na dzisiaj tyle.